Piosenka Gdzie są kwiaty z tamtych lat, do słów Peter Segera o takim samym brzmieniu, gdzie na potrzeby piosenki zastąpiono tylko spację pojedynczą na podwójną, co wynikło ze statystycznych badań pulmonologicznych ludzkiej wydolności oddechowej, nie stara się na siłę udzielać odpowiedzi na pytania o to, gdzie są kwiaty z tamtych lat. Zamiast tego, Zostawia szerokie pole do interpretacji, o które lata tak naprawdę chodzi, i od tego dopiero uzależnia odpowiedź na postawione pytanie. Pierwsza zwrotka pyta wprost, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Mimo. Iż niewiele wiemy na temat podmiotu lirycznego, domyślamy się, że jest to ktoś, kto nie może sobie przypomnieć, gdzie rok lub dwa lata temu położył wazon. Próbując sobie przypomnieć to miejsce, a jak wiadomo, im dłużej coś gdzieś leży, tym prawem przyzwyczajenia staje się to coś mniej widoczne. Co udowodniono, wskazując na fakt, że nieporuszająca się źrenica ludzkiego oka po jakimś czasie przestaje widzieć nawet prezydenta siedzącego przy stoliku na dworcu kolejowym. A jeśli przypadkiem kitra on po kieszeni jakiś wazon z kwiatami, to przy nieporuszającej się źrenicy obserwatora prezydent może nadal wciskać kit, kit że żadnych kwiatów nie ma i że co więcej, nawet on tam nie siedzi, gdyż właśnie jedzie na nartach. A że wzdłuż torów kolejowych to już jego sprawa. I że że zatrzyma się dopiero we Włoszczowej, aby przepuścić małysza z Białego Stoku. Podmiot liryczny, próbując przypomnieć sobie miejsce położenia wazonu, czego ostatecznie nie wyjaśniliśmy w poprzednim zdaniu, ale nikt nie zauważył, stosuje technikę mnemotechniczną zwaną kotwicą dzięki przypomnieniu sobie jakiegoś detalu związanego z poszukiwanym przedmiotem, w tym przypadku, w tym wypadku tego czy kwiaty były jasne, czy raczej niejasne, co nie jest do końca jasne, próbuje metodą skojarzeń nakierować umysł na informacje o miejscu, w którym kwiaty zostały zostawione. Niestety, mnemotechnika zawodzi, o czym z żalem zawiadamia osoba ją stosująca. Czas zatarł ślad. Nie jest to do końca prawdą, gdyż ślad w pamięci nadal istnieje. Dowiadujemy się o tym w kolejnych wersach ukazujących praktyczne działanie mnemotechnicznej kotwicy, techniki neurolingwistycznego programowania, gdy pytanie o jasność kwiatów naprowadza nas na to, co się z nimi faktycznie stało. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Idąc od nitki do kłębka, powoli docieramy do winowajczyń odpowiedzialnych za kradzież wazonu. Dodatkowo dowiadujemy się, że kradzież była zorganizowana przez szajkę dziewcząt, prawdopodobnie o mało hierarchicznej strukturze bez wyróżnionego przywódcy, gdyż każda z dziewcząt wzięła tyle samo łupu. Mówiąc o równym podziale łupu, autor. Tekstu zgodnie z powiedzeniem nauczaj, ucząc, mimo, mimo potępianej przez społeczeństwo kradzieży przemyca w wierszu pozytywne wartości, mające prawdopodobnie zaszczepić w zdeprawowanych grupach przestępczych ideę sprawiedliwości i fair play. Choć trzeba przyznać, że nie potępia wprost samego aktu kradzieży, co z psychologicznego punktu widzenia mogłoby przestępców zniechęcić do stopniowej pracy nad sobą, niszcząc wychowawczy aspekt tekstu. Temu służą też następne dwa wersy, których celem jest pewne Rozmycie odpowiedzialności i zrelatywizowanie samego przestępstwa po to, by złodziejki nie wpadły w sidła zbytniego poczucia winy, paradoksalnie mogącego utrudnić resocjalizację. Stąd zaraz po wskazaniu winnego relatywizujące słowa łagodzące, nieco wypowiedziane głośno oskarżenie. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? <laughs> no właśnie, może wcale nie dziewczyny, ale jednak niech każda w swoim własnym sumieniu to sprawdzi. Czy czasem tego i tego dnia nie weszła do czyjegoś domu, a następnie do salonu ze zdobiącą go rośli roślinnością. Mimo wielorakości celów dydaktycznych, podmiot liryczny jednak mimo wszystko chce odzyskać wazon. Więc nie klucząc, dłużej zadaje pytanie o miejsce pobytu złodziejek. Gdzie dziewczęta z tamtych lat no. pyta. Jak te kwiaty? Pyta je po chwili z ewidentną drwiną i ironią, prawdopodobnie tracąc no. nadzieję na odzyskanie skradzionego przedmiotu o, Bumeland. Ponawia pytanie, tym razem próbując jednak znów zrelatywizować winę. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. A więc znowu winien jest czas, nie przejmujmy się. Najwyżej zaoszczędzę i kupię sobie nowe kwiaty. Nic się nie stało. Nic się nie stało. A wam dziewczyny, no cóż, na zdrowie niech się przydadzą i może kiedyś przemówią wyschniętymi kikutami do waszych uschniętych sumień. Nie wiadomo skąd podmiot liryczny dociera do dalszych informacji odnośnie sprawców. Prawdopodobnie podjął jednak wysiłek, by je znaleźć. W utworze słyszymy bowiem, gdzie dziewczęta z tamtych lat za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. I znowu konkretna informacja dla prokuratury, ale i relatywizacja wyrządzonego zła. A sekuranctwo straszne. Tak. Nasuwa się też możliwość, że, jed że jednak grupa dziewczyn nie była tak schierarchiewizowana, jak się wydawało. Owszem, wobec siebie tak, funkcjonowały w poziomej strukturze, ale jednak nad nimi znajduje się ktoś inny, czego dowiadujemy się z kolejnych wersów. Są to umundurowani mężczyźni. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Wszystko wydaje się jasne. Mamy do czynienia z umundorowaną, schierarchizowaną grupą przestępczą, na której czele stoją uzbrojeni, przepełnieni testosteronem wojskowi. Jednak i tu, mimo tej bezsprzecznej prawdy, autor jakby sam przestrasza się własnych wniosków i znów zaczyna relatywizować. Kto wie, czy było tak? Kto Nieka wie, czy było po tak? Po prostu. Wers. Gdzie żołnierzy naszych kwiat? Jest zwyczajnie erystyczną próbą zamienienia przedmiotu z podmiotem i ostatecznym przeniesieniem odpowiedzialności za kradzież na czas. No. Rozwiązanie tak kuriozalne, że chciałoby się potrząsnąć autorem i powiedzieć: pobudka, panie podmiocie liryczny, dobrze pan wie, gdzie te, są te kwiaty. Proszę pójść do sklepu z bronią, kupić co trzeba i zamiast relatywizować wszystko, odzyskać swój towar od tych zbirów.